taki parowóz na dworcu w Katanii, na Sycylii. Bardzo stacja. Pociąg stoi. Pociąg z Katani jedzie dalej. Nie ma rozkładu. Tam jest jakiś rozkład. Tam. O, jest rozkład. Zobaczymy. Jest Syrakusa. Można na lotnisko dojechać, tak, bo było na lotnisku, tylko właśnie tej stacji nie można było znaleźć. Ona była gdzieś oddalona od dworca, od lotniska. O, ten teraz piszesz tak do Milano, jakieś Milano. Milano. Tak, czwarta, piąta, jest kilka pociągów, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, w każdej godzinie jest kilka pociągów, dużo nawet. No mówiłam ci, że N to nocny. Zobaczymy. Milano to robi się 10, 10. Jutro dopiero. To ile? 20 godzin ma jechać. Prawie. 19. To promem jeszcze. Można powiedzieć, że tam stoi jak Pendolino, taki luksus z tej firmy. Pendolino ten. Czyli pewnie jest dobrej jakości jak Pendolino. Zaraz przyjedzie pociąg do Milano. Ma jechać. O, jest chyba nawet napisane Milano. 14:54. Aha, te. Katania jest na... Aha, czyli wszystkie te. Czyli można pojechać nawet sobie później nawet, nie? Dużo jeździ na lotnisko, co chwilę. Nocny pociąg do Mediolanu z Katanii, wjazd na peron pierwszy.
chciałabym pojechać. Ile godzin? 20? 20 godzin chyba, tak? Tak. 20. Około 19 godzin. Tak, tylko że my lecimy na Maltę i mamy już loty. Może kiedy indziej, kiedyś może, a może nie. Ale zobacz, fajnie. Bo 200, bo to one 200. Aha, 200. Komfort. Komfort, ale ekstra. Intercity notte. Mamy, zobacz, mamy łóżka, można coś zjeść, wypić i gazeta? Z gazetą wiadomość. On Milano jedzie 14:54. ICN 19:62. Relaks. No właśnie, takie właśnie wagony. O, sypialne, fajne. Jak taka lokomotywa, ale ta sama? Tak. Aha, wyglądała jakaś taka mniejsza. Lokomotywa wyglądała jakby była taka jakaś mniejsza, ta na końcu. A mamy jeszcze oprócz dworca i pociągu statki są. Mhm. Bo jesteśmy właśnie... Tak. Podobnie jak na Swinoujściu. Podobnie jeszcze w Świnoujściu. Mhm, tak. O. Też przyjechaliśmy i właśnie było morze widać. Pływają statki. I co, będziemy jechać tym pociągiem, tym, co tu stoi, ale nie teraz, później przejedziemy się. Jedziemy takim a la pendolino? To znaczy trochę lepszym niż pendolino, tylko takim, no. Mówię a la, tak, bo nie wygląda jak pendolino, ale ładniejszy, nowszy, no i na miejscu, we Włoszech, na Sycylii. Będzie jeszcze jakiś pociąg? Wiesz, znaczy są co chwilę jakieś, ale na tym peronie, na pierwszym. Na pierwszym. Ten pociąg do Mediolanu jedzie, no, przez, znaczy nie, jak on dojeżdża już do jakby tego cypelka tej wyspy, to na prom wjeżdża i promem się dostaje już tam do... Na lądzie, nie? Tam do Mediolanu i przez Bolonię, tam fajnie. No właśnie mi się tak wydawało, że nie ma innego połączenia, tylko prom. Więc jeszcze nie jechałam pociągiem na promie, promem, ale jak w Świnoujściu. To fajnie było. Samochody wjeżdżają właśnie na taką przeprawę promową i tak samo przeprawa promowa jest na Sycylii, na prom pociąg i płynie, nie? Fajnie. I właśnie taki ciężki pociąg, dlatego on nie miał dużo wagonów, nie? 5 chyba. Tak, właśnie ja zauważyłam, że on był taki krótki, żeby nie za bardzo ciężki, nie? Że pewnie nie o to
schodzić ciężki śnieg, co? Ale byłby za długi, po prostu może byś nie. A no mieć. Tak, no to też, ale i wiadomo, więcej wagonów, no to ciężej. To ciekawe, czyli jest połączenie. Bo tak można było się zastanowić, nie? Patrzymy na mapę, a tutaj nie ma połączenia. Gdzie ten pociąg jedzie? Do Milano, nie? No. Na kawę idziemy. Kawa taka peronowa, czy jaka dworcowa, czy jak to się mówi? Kolejowa. Jaka? Kolejowa, kolejowa dworcowa, peronowa, jaka? Pociągowa? Intercity? Też. Odjeżdża już na lotnisko. Przejedziemy się takim na lotnisko, jak będziemy lecieć na Maltę. Już się nie mogę doczekać. A słychać tak jak pendolino by odjeżdżało. Taki sam dźwięk. Nagrywałam bazyliki i place, to jakoś tak było, nie? Takie trochę już nudne. A na, tutaj na peronie już było, już jest lepiej, nie? Na peronie już jest ciekawiej. A powoli jedzie. Wolno odjeżdżałem. Właśnie tamten pociąg do Milano to jechał długo z peronu, bo już skończyłam nagrywać, jeszcze pogadałam. On jeszcze dalej widać go. Zobacz, jakie ceny są na dworcu, bo na dworcach to często są wysokie ceny. W Warszawie są wysokie, nie wiem gdzie jeszcze. Zobaczymy, ile kosztuje kawa na dworcu w Katanii, we Włoszech. Chociaż wszędzie kawa jest tania, do 2 euro, 2,5 to jest najwięcej, jest tanio. Zestawy są po tyle samo, po 2,5 nawet, nie? Z ciastkiem jakimś jest bardzo tanio, jak na tutaj na Włochy. W Polsce jest drożej. Więc lepiej jechać do Włoch, się najeść, napić. A bilety też są tanie. Można tanio kupić do Rzymu, czy do na Sycylię, do Katanii, albo nie wiem jeszcze. Bolonia, Mediolan są 200-300 zł bilet w obie strony kosztuje. No czasem drożej, to zależy z jakim wyprzedzeniem się kupuje. Co, idziemy? Zobaczyć opis dworca, co gdzie jest. Bar z lokomotywą. Pizze takie, co już widziałam, nie? To takie... Jakie mamy ceny? Bar. A tutaj są takie ceny tych kanapek. A to, że tam jest rozkład wysoko. Wyjście na perony. Na peron jeden. Można we Włoszech wchodzić na peron bez biletu, więc w wielu krajach się tak nie da. Szczególnie, co pamiętam, Armenia i Wietnam. Nie wiem jeszcze, gdzie jeszcze nie można było wchodzić? Na Sri Lance można było, normalnie. A nie, też nie. Też nie, bez biletu, tak. Armenia to była chyba najgorsza, taki jest rygor, rygorystycznie jest. Tak wygląda budynek dworca. Stacja Catania Central. Mamy tu lody jeszcze. Jest gorąco, ze 30 stopni. Tak wygląda dworzec. Tam jest dworzec, a tu sobie usiedliśmy. Nie idziemy chyba, nie? Idziemy na pizzę jakąś, bo się jeść chcę. To koniec już dworca, jeszcze się przejedziemy, to może jakiś film nagram z przejazdu pociągiem, bo jedziemy. Tutaj palmy ładnie jest. I taka okolica. O, z tych stanowisk odjeżdżają autobusy pod Wulkan, jadą, można się przejechać.